Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Witamy Was serdecznie w tym tradycyjnym naszym miejscu spotkania się przy pierwszej kaplicy na Nowej Wsi świętego Izydora, patrona rolników. Cieszymy się, że jesteście jeszcze Wy jako taki ostatki, które można by powiedzieć pielęgnują w naszej parafii zrobienie wieńca, chleba dożynkowego i możemy chociaż w tym takim okrojonym składzie, ale jednak dotknąć istoty, mianowicie pracy, wdzięczności za obdarowanie nas przez Pana Boga pierw odpowiednią pogodą, siłami, żebyśmy mogli wypracować chleb, który pomoże nam zaspokojeniu głodu, który każdy z nas ma. Więc stąd idziemy procesyjnie do naszego kościoła parafialnego. Ksiądz Andrzej już tutaj Was poświęci i ruszymy z pieśnią pod Twą obronę. Panie Boże, pobłogosław ten chleb, pobłogosław ten wieniec, pobłogosław nas wszystkich, abyśmy mogli godnie Tobie dziękować za te dary, które w tym roku od Ciebie otrzymujemy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pod Twą obronę, Ojcze na niebie, grono Twych dzieci, swój powierza los. Ty nam błogosław, ratuj w potrzebie i broń od zguby, gdy zagraża cios. Ty nam błogosław, ratuj w potrzebie i broń od zguby, gdy zagraża cios. Czynaj spokojna, przychodzą parę, gdy się chce tej opiece masz. Wnosimy modły, dziś u Twej chwale, bo Ty nam tarczą, Boże Ojcze nasz, znosimy modły dziś ku Twej chwale. Boś Ty nam tarczą, Boże Ojcze nasz. Thank you.
całej wspólnoty, jak ksiądz proboszcz przyjmuje ten dar tych plonów tegorocznych, dziękując Panu Bogu za dar pogody, za dar ziemi i za was, za waszą pracę, za wasz trud. W tym chlebie jakby łączymy to wszystko, nie tylko tą pracę na roli, ale każdy inny zawód, który wykonujemy, który nam przynosi utrzymanie. I za to wszystko pragniemy Panu Bogu dzisiaj powiedzieć dziękuję. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.